Witam, dzisiaj chciałbym przedstawić implementację algorytmu sprawdzającego warunek budowy trójkąta. Zapraszam. Jak wiemy z matematyki, aby z trzech odcinków zbudować trójkąt, najdłuższy z tych odcinków musi być krótszy niż suma długości dwóch pozostałych. Zapiszę ten algorytm w języku Python, natomiast w opisie do filmu można pobrać kod. Algorytmu zarówno w języku Python, jak i C. Na początku przypiszemy do trzech zmiennych: zmiennej a, zmiennej b i zmiennej c długości naszych boków, które będzie podawał użytkownik. Używając funkcji input z klawiatury, użytkownik poda długość boków. Tutaj także ja użyłem int czyli integer, to znaczy, że użytkownik będzie podawał liczby całkowite. Jeżeli chcielibyśmy użyć liczb zmiennych przecinkowych, wtedy byśmy musieli napisać float. Skopiujmy sobie teraz i zamienimy nazwy naszych zmiennych na zmienną b i tutaj, żeby do zmiennej b była przypisana długość drugiego boku oraz zmienna c, czyli długość trzeciego boku. Teraz stworzymy warunek, który ma sprawdzić, czy zbudujemy trójkąt, ale najpierw sprawdźmy, czy nasz algorytm działa. Jak na razie to, co zrobiliśmy działa. Polecam sprawdzać co jakiś czas działanie algorytmu, żeby na bieżąco poprawiać błędy. Teraz moglibyśmy użyć warunku trzech właściwie warunków. Czy a plus b jest większy od c? Także czy b plus c jest większe od a? I czy a plus C jest większe od B. Oczywiście, żeby powstał trójkąt, wszystkie trzy te warunki muszą być spełnione, dlatego, bo nie wiemy, który z tych boków jest najdłuższy. Jest to jedna z możliwości napisania programu sprawdzającego warunek trójkąta. Natomiast, tak jak mówiłem na początku, możemy to zrobić także w taki sposób, że znajdziemy najdłuższy bok i sprawdzimy, czy ten najdłuższy bok jest krótszy niż suma dwóch pozostałych. A więc tutaj też użyjemy struktury if. Sprawdźmy czy a jest większe od b i a jest większe od c. Tutaj oba warunki muszą być spełnione, żeby całe stwierdzenie było prawdą. Dlatego użyłem tutaj operatora and. I teraz jeżeli a jest większe od b i e jest większe od c, użyjemy, użyjemy tutaj Tutaj z, z, zmiennej pomocniczej. Do, do tej zmiennej pomocniczej na początku przypiszemy wartość A, potem zmienną, wartość zmien, to, zmiennej A zmienimy na zmienną C. No i na końcu do zmiennej C przypiszemy wartość zmiennej pomocniczej, czyli na początku tą, którą przyjęła zmienną A. W ten sposób zamienimy wartość A z, ze zmienną, z wartością zmiennej C. Aby to lepiej zobrazować, posłużę się szklankami. Szklanka z sokiem, szklanka z mlekiem i szklanka pomocnicza. Przelewamy szklankę z sokiem do szklanki pomocniczej. Teraz, aby zamienić wartość w szklance A, przelewamy mleko, i teraz szklanka A ma wartość 6. Natomiast do szklanki C przelewamy wartość pomocniczą, czyli 10. I teraz szklanka A równa się 6, a szklanka C równa się 10. I tak to również działa na zasadzie programu. KA równa się 6, a szklanka C równa się 10. Tak... Natomiast elif, czyli w skrócie else if, jeśli b jest większe od a i b jest większe od c, wtedy zrobimy podobną rzecz jak w poprzednim przypadku, czyli teraz B to jest nasz najdłuższy bok i teraz do zmiennej pomocniczej przypiszemy wartość B. Później zmienną B zamienimy w, w zamienimy po prostu, podstawimy jako zmienną C, a wartość zmiennej B przypiszemy do zmiennej C, czyli tutaj na początku to była ta zmienna pomocnicza. Sprawdźmy teraz, czy Nasz program działa prawidłowo. Użyjąc funkcji print, sprawdzimy, czy do zmiennej C przypisuje zawsze długość najdłuższego boku to sprawdźmy podajmy wartości, długość pierwszego boku. No i tutaj wdrukował zmienną C, czyli 6 zgadza się. Sprawdźmy teraz dla przykładu, jeżeli podamy długość pierwszego boku. 4, długość drugiego boku 6, a długość trzeciego 5. No i także tutaj podmienił tę wartość, czyli teraz długość B to jest ta największa, czyli zamienił ją na zmienną C. No i ostatni przykład, kiedy to długość boku A będzie najdłuższa, i tutaj także działa. Czyli możemy przystąpić do ostatniego etapu pisania naszego programu. Napisania warunku z początku, Czyli jeśli a plus b jest większe od c, wtedy, żeby wydrukował nam informację, że z podanych przez użytkownika boków można zbudować trójkąt, natomiast w każdym innym wypadku, to znaczy jeśli a plus b będzie mniejsze od c, wtedy, żeby wyświetlił nam informację, że z tych boków nie można zbudować trójkąta. Tutaj używając konstrukcji else, która sprawdza każdy inny przypadek. I to jest właściwie już cały nasz program. Teraz możemy sprawdzić dla różnych danych jego działanie. Czyli zapiszmy go, Ctrl S, uruchommy interpreter i zobaczmy, czy będzie działać prawidłowo. Podajemy długość pierwszego boku. Na początku niech to będzie 12, długość drugiego boku 20 oraz długość trzeciego na przykład 15. No i oczywiście 12 plus 15 jest większe niż 20. Sprawdźmy inny przy przypadek. Niech to będzie długość pierwszego boku 5, długość drugiego 30, no i długość trzeciego niech to będzie 10. Oczywiście nie można zbudować trójkąta, bo 5 plus 10 jest mniejsze niż 30. Jak widzicie, program działa. Można go oczywiście samemu zaimplementować, także udoskonalić. Tak jak mówiłem, kody w C i w Pythonie do pobrania w opisie filmu. Dziękuję.